Trzy wyspy, mapa i kalendarz zabrał nas na Cypr. Wyspę bogini miłości Afrodyty, na wpół europejską, na wpół turecką. Dziś płyniemy daleko na północ, na Gotlandię, wyspę na Bałtyku należącą do Szwecji. O ile w opowieści cypryjskiej dominowały elementy zmysłowe, cielesne, materialne, o tyle Gotlandia, jak mówi w wywiadzie dla nowych książek poeta, jest tą wyspą, na której ryzykujemy odlot, oderwanie się od rzeczywistości, od zakorzenienia w ciele. Gotlandia jest pełna ruin gotyckich kościołów, przez które prześwieca niebo, a zarazem jest skalista, pusta i ascetyczna, ale to właśnie czyni ją seksualnie nienasyconą. To słowa autora z wywiadu prasowego, a jak brzmi poetycka opowieść o Gotlandii? Posłuchajmy. Przelecieć Cypru na Gotlandię, to znaczy zahaczyć ogonem o posąg tej Afrodyty. Jej stalowe ciało wciela pierwsze wieki po Chrystusie, która leży między rytmicznymi ejakulacjami morza a kamienną twarzą klifu. Czarne kości kamieni rozgrywają partyjki o moją duszę. Mewy wrzeszczą jak noworodki. Skamieniałe ręce przebijają się przez fale w stronę nieba. Betonowe molo daje odpór nieobjętej armii. Czyżbym tylko ja był w raju? Dusze mają tu miodową skórę, żytnie łany włosów, brzuchy płaskie jak pastwiska, biodra rodne za kolami rzek, krojących łąki, dłonie odciskają w skalę paprociami, stopy w labiryntach korytarzy ślimaczego schronu. Trzewia morza śmierdzą, ale topielice wynurzają się z nich otoczone aromatem pokus. Czy nadziei na niezatrzymany w micie los? Po obu stronach gruby granit, morze i skała. Księżyc udaje światełko w tunelu. Powietrze nie pachnie. Sylwetki świerków, czarniejsze od nocy, otwierają drogę do podwodnych jaskiń i oferują swoje usługi. Chodź za mną, nie informując o cenie. Tylko chrobot pod butami rzęzi coś z tamtego, zapamiętanego świata. Kora odpowiada owszem na dotknięcia, lecz jej język szorstki, prawie obcy, Przypomina mowę starców, którzy zapomnieli swoją niedojrzałość. Jestem tu tak niewątpliwie gdzie indziej, że mógłbym uwierzyć w nierzeczywistość widzenia i rzeczy. Uwierzyć, że można żyć nie przeżywając tego, co tak bezlitośnie liczy na mnie, liczy moje długi, liczy się z konsekwencjami moich kroków spacer po wieczornym nabożeństwie bez transubstancji, co też miałby zmienić. Słońce znowu obudzi mnie wcześnie. Wiem, bo zapisuje to, co było teraz w świetle. Dziś po deszczu, plaża zapisała noc z marszczkami. Przypomina kartkę starej książki. Nie próbuję czytać. Głowę podtrzymuje mi horyzont, ślady śledzą mnie po tamtej, niewidzialnej stronie. Po tej mam rozkołysane biodra. Przyciągają oniemiałe elementy, ustawiają je na brzegach rzeki, która niesie mnie jak listę oderwany od rodziny i włączony w nurt nieustających dążeń. Dzieci, trzy atomy. Łączą się w odnalezione nagle galaktyki, miejsca nieokreśloności na niedokończonej mapie. Mojej? Czy na pewno dla mnie? Za kurtyną wiatru łopot żagli, szukających wypełnienia. Nie ma jej już, kiedy wzrok podnoszę znad pośpiesznie postawionych znaków. Dokąd miałyby cię zaprowadzić szlaki, które sam wyznaczasz? Wiersze Artura Grabowskiego, napisane na Gotlandii w sierpniu 2021 roku, przeczytał Andrzej Mastalerz.